Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie całkowicie inny niż wszystkie moje dotychczasowe filmiki. Myślę, że będzie trochę smutny, może i przygnębiający. Jak mogliście zobaczyć po samym tytule i po thumbnail, czyli po tym miniaturkowym zdjęciu, będzie to wywiad z Polakiem, który od prawie 2 miesięcy mieszka na przystanku autobusowym pod polskim konsulatem w Los Angeles. I jeśli tutaj już jesteście, zaczęliście oglądać ten filmik, to ja mam do Was ogromną prośbę, abyście oglądali go do końca, byście polubili, napisali komentarz, udostępnili. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej ilości widzów, odbiorców, dlatego że wszystkie pieniądze, które uda nam się zarobić na YouTubie, na tym filmiku, to przekażemy na pomoc dla tego pana. Ja tak naprawdę nie wiem, ile to będzie, czy to będzie 5 dolarów, 50, 500, czy więcej, ale każdy cent będzie przekazany na to, aby go wyciągnąć z ulicy. Jeszcze tutaj na samym początku powiem Wam tak króciutko, jak to się stało, że my dowiedzieliśmy się o tym bezdomnym Polaku kilka dni temu, a dokładnie w poniedziałek rano w grupie polonijnej na Facebooku ukazał się anonimowy post, który brzmiał, zaraz Wam przeczytam, brzmiał tak. Pod polskim konsulatem na przystanku autobusowym żyje 67-letni bezdomny, normalny Polak z Warszawy, żyjący tu nielegalnie przez 45 lat. Krzysztof, oczekujący na polski paszport i wylot do Polski. Ustalają obywatelstwo polskie. Osobiście od kilku tygodni kupuję mu jedzenie i wożę na siłownię do kąpieli. Jakakolwiek pomoc mile widziana. Mój mąż przeczytał mi ten post z samego rana i powiedział do mnie tak, wiesz co, mam jakieś takie dziwne, głupie przeczucie, że może to być Krzysiek, z którym kiedyś tam gdzieś wspólnie przez chwilę pracowali. I przez cały dzień nie dawało mu to spokoju. My oczywiście byliśmy w kontakcie, rozmawialiśmy kilka razy, no i stwierdziliśmy, że tak naprawdę jest to mało istotne, czy to jest ten Krzysiek, czy jakikolwiek inny Krzysiek, ale gdzieś tam w środku obydwoje czuliśmy potrzebę i chęć pomocy tej osobie, więc mój mąż po pracy postanowił, że pojedzie, odnajdzie tego mężczyznę, no i po prostu zapyta go, czy coś potrzebuje i w jaki sposób możemy mu pomóc. W poniedziałek mąż do niego pojechał, spędził z nim 3 godziny, długo rozmawiali, zrobił mu zakupy, dał mu tam jakieś pieniądze. Był u niego również wczoraj we wtorek, no a dzisiaj jest środa i jedziemy nagrać filmik. W pomoc jest też dość mocno zaangażowana Polka Sylwia, którą poznacie w dalszej części tego filmiku. I ja Wam powiem szczerze, że ja tak naprawdę nie wiem, jak ja zareaguję na spotkanie z nim, jak będzie w ogóle wyglądał ten filmik, bo mój mąż jest mężczyzną, a wrócił do domu w poniedziałek i nie mógł spać, bo tak cały czas o nim myślał, więc na pewno jest to poruszające i emocjonujące. My tak naprawdę żyjąc tutaj w Los Angeles przez tyle lat, można powiedzieć, że na co dzień widzimy i spotykamy się z bezdomnymi, mamy z nimi do czynienia. Widzimy ich w parkach, na ulicy, na chodnikach, w namiotach, na przystankach autobusowych, ale w życiu nigdy, przenigdy byśmy nie przypuszczali, że spotkamy, że poznamy tutaj bezdomnego Polaka. Gotowy? Gotowy. Okej. Więc na samym początku chciałam Ci jeszcze raz podziękować za to, że się zgodziłeś opowiedzieć nam przed kamerą swoją historię. Moja historia jest nie taka dziwna, ale dziękuję, dziękuję za Pani czas. Każdemu może się noga podwinąć, wszystko się może zdarzyć, także opowiemy i mam nadzieję, że pomożemy. Ja tutaj mam kartkę z pytaniami, którą sobie wcześniej przygotowałam, ale to tak naprawdę jest tylko dlatego, że ja gdzieś w mojej głowie mam po prostu chaos takich myśli różnych i nie chciałam, żeby ten filmik, ta nasza rozmowa była taka, wiesz,
chaotyczna, więc pewnie gdzieś tam co po chwilę mogę zerknąć, coś sobie przeczytać. Ja rozumiem. Ale postaram się, żeby to było takie, wiesz, lekkie, bez stresu. No i za każdym razem, tak jak mówiłam, możemy się zatrzymać, przerwać, zrobić sobie przerwę i będziemy kontynuować. Pierwsze pytanie, powiedz, jak długo jesteś tutaj w Stanach, w Ameryce? Ja wyjechałem z Polski w 1976 roku. Wpierw do Kanady. Tam skończyłem studia. A jakie studia? Na McMaster University w Hamilton, Ontario. A ja studiowałem advertising and marketing. A jak skończyłem studia, z dyplomem przyjechałem do Nowego Jorku. I żyłem w Nowym Jorku przez, o Boże, 20 coś lat. A później przyjechałem do Los Angeles i sprzedawałem filmy. To była reklamowa firma, która sprzedawała filmy. A teraz to ja nic nie robię. A później, po tej firmie, ja pracowałem z adwokatami. Nauczyłem się, jak być paralegal, czy asystentem adwokata. I pracowałem z nimi. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ty całe swoje dorosłe życie spędziłeś tutaj w Stanach, w Ameryce, tak? W Stanach i w Kanadzie. I w Kanadzie pracując. Okej, okay, powiedz mi teraz, bo to jest takie pytanie, które się pierwsze nasuwa na myśl, jak to się stało, że przez tyle lat byłeś tutaj tak długo, w żaden sposób nie zalegalizowałeś tego swojego pobytu, no bo jak to mówią Polacy, no nie masz tych papierów, prawda? Nie masz zielonej karty, nie masz obywatelstwa. Jak to się stało? Jak to się stało? To nie jest tak łatwo zrobić. Jak skończyłem szkołę w Kanadzie, poszedłem do amerykańskiego konsulatu w Toronto i się zapytałem, jak to zrobić. Oni mi powiedzieli, że to zabierze może 5 lat. No co ja będę w Kanadzie robił przez 5 lat? Ja tylko miałem student visa. Co przyjechałem do Nowego Jorku i znalazłem pracę. I to tak się zaczęło. Z jednego miejsca do drugiego. Ja miałem tylko 3 prace. No w Nowym Jorku miałem 3 prace, a tutaj 2. Przez te wszystkie lata. Czyli tak naprawdę bardzo długo pracowałeś w jednym miejscu. Mnie ludzie lubili, ja wiem, co ja robiłem i wszystko było w porządku. Po prostu byłeś dobry w tym, co wykonywałeś, tak? Tak. To trzeba powiedzieć. Okej, okay, powiedz mi, czy masz tutaj jakąś rodzinę w Stanach? Nie mam. Nie, a w Polsce masz rodzinę? No oczywiście. Utrzymujesz z nimi kontakt? Jest, tak. A powiedz mi, czy oni wiedzą, w jakiej ty jesteś teraz sytuacji? Czy oni wiedzą, że się stałeś człowiekiem bezdomnym? Żeby oni wiedzieli, to by oni umarli. Czyli ja po prostu ja nie chcesz, żeby nic, nawet oni wiedzieli. Ja nie, nic o tym z nimi nie mówię. Bo myśmy nigdy w naszej rodzinie nie mieli żadnego bezdomnego człowieka. Ja jestem pierwszy. Więc powiedz nam takie kluczowe pytanie. Jak to się stało, że wylądowałeś na ulicy? Czy to jest spowodowane COVID-em? Czy to było przed COVID-em? Stratą pracy i tak dalej? No, to się spowodowało z COVID-em, dlatego że pracowałem w biurze adwokatów, 3 adwokatów i wszystkich 3 adwokatów, oni wszyscy dostali COVID. I ich sekretarka dostała COVID. Ja tylko jedną osobą jestem, że nie dostałem. Bo już byłem zaszczepiony i nie dostałem. No, ale praca się skończyła. Co ja mogłem robić? Wylądowałem na ulicy. Więc ile już tutaj mieszkasz na ulicy? Ogólnie, ile czasu jesteś bezdomnym? Mniej rok, więcej, rok. Ile czasu mieszkasz tutaj, na tym przystanku pod polskim konsulatem? Jakieś 3 miesiące. 3 miesiące, tak? To dość długo. Powiedz mi... Ja tą ławkę bardzo dobrze znam. Powiedz mi, czy szukałeś pomocy tam naprzeciwko, w tym konsulacie? Czy byłeś u nich, prosiłeś o pomoc? Prosiłem i... Co oni mnie pomogli? Oni mnie pomogli, dali mnie takie kartki 5-dolarowe do McDonald's albo do Jack in the Box.
Czyli kilka razy mogłeś sobie kupić coś do jedzenia za to. Coś tak? do jedzenia, tak. I to było tyle, tak? I to było tyle. To była czyli cała pomoc. Teraz jak ja patrzę tam naprzeciwko, w drugą stronę, bo ten konsulat jest gdzieś tam powyżej, tak? Można powiedzieć, że... Na piątym piętrze. No, można powiedzieć, że oni cię widzą tutaj z okna codziennie i ty możesz ich oni tam mnie widzieć. Widzą rano, w dniu, w ciągu dnia i wieczorem. I oni wiedzą, że ty tu śpisz, mieszkasz na tej ławce? Ja przypuszczam, że wiedzą. Bo ja zawsze z tym szalikiem tutaj urzęduję, to na pewno wiedzą. Czyli moje kolejne pytanie miało być takie, czy kiedykolwiek z tych pracowników, Polaków, przyszedł tutaj do ciebie na ławkę, zapytał cię, czy ty czegoś potrzebujesz, czy masz coś do jedzenia, czy ci coś kupić, nigdy. Czy chcesz... Nigdy, nikt nie przyszedł, nie nigdy. Zapytał. Z konsulatu? Nie. Nie. A powiedz mi, bo ty teraz czekasz na ustalenie obywatelstwa, na polski paszport. Tak. Ile ty już czasu czekasz na to? Pewnie około 2-3 miesięcy, tak jak tu jesteś. Prawie 3 miesiące. Okej, okay. A ty wiesz, ile to może potrwać jeszcze? Oni ci powiedzieli, ile to może potrwać? Oni mi powiedzieli, że tyle ludzi chce wrócić do Polski, że nie wiadomo. To prawdę powiedziawszy, nie powiedzieli. Kolejne pytanie, jakie mi się gdzieś tam nasuwa na myśl, czy szukałeś pomocy w jakichś innych organizacjach, takich tutaj też dla Polaków, czy na przykład w polskim kościele, w polskiej parafii, czy byłeś u księdza polskiego? Ja poszedłem do polskiego kościoła i ksiądz mnie powiedział, prawdę mówię, ksiądz mnie powiedział, że kościół nie pomaga finansowo, kościół pomaga duchownie. Kościół pomaga duchownie. To znaczy, mogę to rozumieć, że ksiądz ci zaoferował, że może się z tobą pomodlić albo za ciebie pomodlić, tak? Tak to można rozumieć? Tak to można rozumieć. Okay. A kiedy ty byłeś tam u księdza, czy na tej polskiej parafii, czy ksiądz albo jakiś pracownik, no bo tam są też jacyś pracownicy na parafii, zapytali cię, czy cię poczęstować jakimś jedzeniem, czy ci dać picie, jedzenie, czy może chcesz skorzystać z toalety i tak dalej? Wie pani, nie mów do mnie, na pani. No, przepraszam. No. Wiesz, dwie osoby słyszały moją rozmowę z księdzem i jak skończyła się ta rozmowa, przyszły do mnie i mnie dały pieniądze. Ale to były... O. Ty nie wiesz, kto to był. Nie wiem, kto to był. Ale to było miłe. Ale to nie wyszło ze strony księdza, tylko... No, nie wyszło od księdza. A co ty powiedziałeś księdzu na to, kiedy on ci powiedział, że on ci może duchowo pomóc? Bo to jest dla mnie trochę szokujące, no bo wiadomo, że ksiądz to tak na myśl mi przychodzi, no, siłą rzeczy gdzieś tam ma jakieś uczucia, sumienie i dobrze by było, gdyby pomógł. Jaka była twoja myśl wiesz, na tę jego odpowiedź? Ja poprosiłem księdza amerykańskiego o pomoc w innym kościele. Tak. I ten ksiądz dał mnie $100. Na jedzenie, na co potrzebuję. Polski ksiądz powiedział mnie, że on mnie pomoże duchownie. Okej. Okay. No i stwierdziłeś, że to nie ma sensu rozmowa dłuższa, tak? Well, no bo... Ja mogę ja wiem. Rozmawiać, zanim się będę niebieski, ale... Powiedz mi teraz jedną rzecz. Czy ty chcesz wrócić do Polski? Na pewno. Chcesz wrócić, tak? Czy po tylu latach nie czujesz się bardziej Amerykaninem, bo ty pięknie mówisz po polsku, masz świetne wykształcenie. Co ty tam będziesz robił? Prawdopodobnie będę uczył młodych ludzi po angielsku. Prywatne lekcje będę wydawał. Korepetycje. Okej. Okay. Czyli gdzieś tam jakiś plan masz na ten powrót po polsku? No nie tak? będę siedział i płakał. Na pewno nie. Okej, okay, zaraz. Okej. Okay. Jeszcze jedno mam pytanie, bo wiem, że nie masz tych dokumentów, papierów, jak my to mówimy po polsku, ale masz Social Security Number, czyli masz ten numer podatkowy i przez wiele lat odkładałeś sobie te składki. Ja na nie odkładałem. Ktoś tam ci odkładał w tak. sali. Jak... Moi... Więc ile ci brakuje do tej emerytury, żeby ją tutaj uzyskać? Dwa lata, czyli tak naprawdę 2 lata to nie jest dużo czasu. Nie jest dużo czasu. Czy ty nie myślałeś, że na no przykład... No, ja dostanę Social Security, ale ja dostanę mniej. Tak, tak.
jak teraz wyjadę. Mhm. Aha, okej. Okay. Czyli na przykład, a nie wolałbyś zostać tu jeszcze na przykład 2 lata, poczekać do tej emerytury, czy ty po prostu już chcesz wrócić do Polski? I... Prawdę powiedziawszy. Jak ty czujesz? Jak... Ja bym chciał do Polski wrócić. Chcesz wrócić. Czujesz nawet to, jak już... dostanę mniej pieniędzy, ja sobie w Polsce jakoś tam pieniądze, jak ci powiedziałem, tak... będę lekcje angielskiego wydawał albo coś takiego i tą różnicę zarobię. Czyli tak naprawdę ty chcesz wrócić do Polski. Ja chcę wrócić do Polski. I masz do czego tam wrócić, masz do kogo wrócić, tak? Zobacz, jak tutaj siedzę, jak dziad kalwaryjski. Tak. Naprawdę. Tak. Okej, powiedz mi teraz jedną rzecz. Gdyby na chwilę obecną udało nam się pomóc, znaleźć dla ciebie mieszkanie, może znaleźć jakąś pracę tymczasowo na jakiś najbliższy okres, co ty byś mógł robić, co ty byś chciał robić, jakiej pracy my tutaj moglibyśmy szukać dla ciebie? Ja mogę każdą pracę robić, nie fizyczną, dlatego że mam kłopot z nogą. Ja chodzę na lasce. Ale każdą mogę robić pracę, bo ja dobrze znam język angielski, a wykształcony jestem, to każdą pracę mogę robić. Okay. Powiedz mi, teraz już wiem, że ty naprawdę chcesz wracać do Polski, bo chciałam cię o to zapytać, czy tak to czujesz, ale czy jesteś na przykład gotowy dzisiaj, jutro, za godzinę, nie wiem, pojutrze zostawić ten wózek, zostawić ten przystanek i po prostu iść stąd? Na pewno. Na pewno. Okej. A co jest ci najbardziej potrzebne w tej chwili? Jakiej ty byś pomocy oczekiwał od nas, jako Polonii, Polaków? Co my możemy dla ciebie zrobić? Czego ty potrzebujesz? Powiedz szczerze. Przede wszystkim. Dobrą i długą modlitwę, żeby to się wszystko dobrze Czyli skończyło. Ksiądz może pomóc. Bóg może pomóc. Tak jest. A co mnie jest potrzebne? Ktoś mnie ukradł całą walizkę ubrania. Czyli ubrania jakieś? Jaki rozmiar potrzebujesz ubrań? Ja nie wiem, ja jestem... LXL? Large? O... Extra large? Large. Amerykański large. Powiedz to w takim razie, bo ludzie będą Polacy oglądać. Ja, co potrzebujesz? Bluzę, t-shirt, kurtkę, spodnie? Wszystko. Ja naprawdę nic nie mam. Okay, nie wszystko ukradli. 10. 10. Okej. Okay. Czyli trochę ubrań potrzebujesz. Jakąś walizkę potrzebujesz, taką na kółkach? Na pewno. Żebyś coś miał, tak? Telefon? Telefon ukradziony też był. Okej. Coś jeszcze ci się nasuwa na myśl. Na pewno mówiliśmy o jakichś książkach, bo czytasz bardzo dużo książek. Sylwia dla ciebie ma przygotowane, my też mamy dla ciebie, więc jakieś książki będą. Dziękuję bardzo. I ludzie też ci na pewno coś przyniosą. A powiedz, czy potrzebujesz na przykład jakiejś takiej rozmowy, powiedzmy sobie, ze specjalistą? No bo wiadomo, my przychodzimy do ciebie, pogadamy, ale z kimś, kto wie, jak pomóc, kto jest wykształcony, no nie wiem, z psychologiem, z taką osobą. Czujesz, że potrzebujesz, czy niekoniecznie? Psychologię niekoniecznie. Nie, ale samo to, jak na przykład my przychodzimy do ciebie, to też ci to gdzieś tam jakoś pomaga, prawda? Naprawdę? Tak? No pewnie. Just the fact, że ja mogę porozmawiać po polsku. Że ktoś myśli o mnie. To jest już ważne. Wiesz, że nie jesteś sam, prawda? Że jestem sam i zapomniany i wyrzucony do śmieci. Okay. To jest dużo, prawda? To jest bardzo ważne. Bardzo dużo. No, takie gdzieś tam jakieś wsparcie, prawda? Naprawdę. Okej, teraz na sam koniec, bo to już ostatnie pytanie. Wydawało się, że tak dużo, a jednak nie jest tak dużo. Chciałam cię zapytać o to życie tutaj na ulicy, o bycie bezdomnym w Ameryce. No bo jakby nie patrzeć, tej Ameryce, wiesz, dużo ludzi marzy o tym, żeby się tutaj znaleźć, to jest ich marzenie, żeby być w Ameryce, wiesz, amerykański sen, Los Angeles, filmy, gwiazdy, palmy i tak dalej. Co ty możesz o tym powiedzieć? Jak to jest być bezdomnym? Czy ty czułeś na przykład zagrożenie? Już teraz wiem, że byłeś napadnięty i okradnięty. Czy miałeś takie sytuacje, że na przykład nie miałeś jeść i po prostu no, czułeś się głodny? Ja, mnie jest to trudno zrozumieć i powiedzieć, bo ja nie mam, nigdy wiesz, nie miałem ja ci powiem takiego. Szczerze, głodny byłem. Jest. Tak, naprawdę byłem głodny, bardzo głodny, ale jedzenie nie jest tak ważne, co woda. Woda jest najważniejsza. A wiesz, ja palę papierosy. Nie wiem, czy wiesz, ale ja palę papierosy. Wiesz, ile razy w tym COVID-zie ja znajdę jakieś niedopałki. Musisz dopalić, ja wiem. To jest okropne. No, to jest nauk, uzależnienie. To jest nauk. Ale
Cigarettes to jest drug. Powiedz szczerze, no żadnych dragów, w sensie narkotyków, takich no, rzeczy nigdy, nie bierzesz. Nigdy w życiu. Alkoholu też nie pijesz. Nie. No przepraszam, czasami piwko sobie nie piję. Piwko jest okej. Okay. No to jest prawda. Bez oszukiwania, no nie? Bez oszukiwania, ja nie kłamię. No i dobrze, dobrze, to cenimy szczerość. I powiedz jeszcze na koniec, gdybyś mógł cofnąć czas, czy coś byś zmienił w swoim życiu? Ja bym nigdy z Polski nie wyjechał. Widzisz? Ja bym nigdy z Polski nie wyjechał. To uważasz jako taki największy błąd? To jest największy błąd, jaki zrobiłem w moim życiu, to wyjechałem z Polski. Okej. Okay. Na koniec. Mam nadzieję, że cię bardzo nie wymęczyłam, ale mam poczucie, nie, że szybko nam ta rozmowa upłynęła, prawda? Zacytuję klasyka, powiem tak, że ludzi dobrej woli jest więcej i odzywa się do nas bardzo dużo Polaków, Polonii tutaj, którzy chcą ze szczerego serca ci naprawdę pomóc. I jest z nami też Sylwia. Sylwia! Sylwia, czyli ta dziewczyna Polka, która jest dość mocno zaangażowana w pomoc dla ciebie. Ty już o tym wiesz. Chodź Sylwia, tylko na Cześć, moment. Cześć, witajcie, słuchajcie. Co chciałam powiedzieć? Sylwia jest osobą, która lubi pomagać. Chyba masz we krwi pomaganie, co? Tak. Lubisz pomagać. Organizowała dużo różnych akcji, zbiórek dla różnych Polaków, na, nie tylko Polaków, i Ukraińców, na różne cele i tak dalej. Więc powiedz nam, co na chwilę obecną udało się ustalić, że chcemy zrobić zbiórkę i tak dalej. Słuchajcie, no na chwilę obecną... Zabiorę ci mikrofon, dobra? Mhm. A na chwilę obecną, co się udało ustalić? No, co się udało ustalić? Tyle, że Krzysztof jest tutaj. I ja tutaj siedzę, że mieszka. Przez ulicę czekaj. Od konsulatu polskiego. Na tej ławce tramwajowej czy autobusowej. I tu... potrzebujesz pomocy. I potrzebuję chcesz, pomocy. Żeby ci ktoś pomógł, prawda? Naprawdę. Słuchajcie, więc zwracamy się z prośbą, jeżeli macie możliwość, wpłaćcie jakąkolwiek sumę, każdy ile dolar, możecie, każdy dolar się liczy. To jest ważne, żeby Krzysztofa jednak wyciągnąć z tego, bo jak wiadomo, bardzo łatwo jest w bezdomność popaść, a trudniej z tej bezdomności wyjść. Więc uważam, że każdy z nas powinien trochę pomyśleć, że to z każdego z nas może dokładnie tak naprawdę spotkać. W życiu nie... byś nie przepuszczał, że wylądujesz na ulicy, prawda? Naprawdę nie. Nigdy w mojej rodzinie nikt nie był bezdomny. Ja nigdy nie byłem bezdomny, tylko do tego czasu, teraz. Ale jak tak sobie myślę, jak nawet religijnie się pomyśli, ja nie chcę się porównywać do Boga, ale Jesus Christ was homeless. So, bezdomni ludzie, jak dzisiaj się na nich patrzę, oni mnie nie straszą, oni nie są okropni. Są normalni ludzie, tak jak każdy inny, tylko że nie mają domu. No i każdy gdzieś tam ma jakąś tą swoją historię, prawda? Okej, Sylwia, chcesz coś dodać? Ja bym chciała tylko tyle dodać, że zwracam się z wielką prośbą, słuchajcie, każdy dolar się liczy. Wiadomo, że jeżeli uzbieramy daną sumę, to będziemy się rozglądać za jakimś mieszkaniem, oczywiście za podstawowymi sprawami i życiowymi, którymi Krzysztofa możemy oczywiście jak najbardziej pomóc i uratować. Pomóc i na pewno wyjść z bezdomności, bo to jest najważniejsze, żeby tutaj nie siedział. Okej, ja na sam koniec dodam tylko, że pod spodem w opisie do filmiku znajdziecie link do konta, do wpłat, do zbiórki, gdzie można wpłacać te pieniądze. Tak jak Sylwia powiedziała, każdy, dosłownie każdy dolar, drobne kwoty zrobią dużą kwotę i będą w stanie pomóc. Jeżeli ktoś z was nie chce bądź nie może wesprzeć finansowo, to zawsze możecie po prostu udostępnić ten filmik, rozesłać we wszystkie możliwe miejsca i to też będzie pomoc. Kolejna rzecz jest taka, gdyby ktoś z Polaków mieszkających tutaj w Los Angeles mógł przyjść, tak jak my, po prostu z nim porozmawiać, przynieść mu coś do jedzenia, zapytać czegoś, czego potrzebuje. My też zrobimy listę, bo on już powiedział, że chciałby ubrania, torbę, telefon.
jakieś książki, więc my na bieżąco też będziemy o tym informować i zrobimy całą listę i będę dawać update pod filmikiem, co on potrzebuje. Najważniejsza rzecz dla mnie to jest modlitwa i przyjacielstwo. Tak jest. Jak ktoś tutaj przyjdzie i powie, ej Krzysiek, jak się masz dzisiaj? To jest dla mnie ważne. Także tak jak widzicie, gdyby ktoś z Was Polaków mógł tu przyjechać, to będzie dla niego dużo. Urwał mi się wątek, nie pamiętam co miałam powiedzieć. Dobre słowo. Zapomniałam co miałam powiedzieć. W każdym razie dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. O, wiem co miałam powiedzieć, że za kilka dni postaramy się zrobić kolejny filmik, update. Może to będzie koło tygodnia, trudno mi powiedzieć, plus minus tydzień i powiemy Wam, jaka jest obecnie sytuacja, czy udało nam się uzbierać pieniądze, znaleźć mieszkanie, jak to wszystko wygląda, żebyście wiedzieli i jeżeli uzbieramy, na co poszły te pieniądze, jak się czuje Krzysiek, jak to wszystko wygląda. Ja nawet nie potrzebuję mieszkania. No nie, no przestań, potrzebujesz, Co mnie potrzeba, to jest mały kąt. No. Także zrobimy po prostu kolejny filmik i poinformujemy Wam, pokażemy, Krzysiek powie, jak to wszystko wyglądało, jaką on wybrał drogę, jaką podjął decyzję, czy na pewno, ale chcesz wrócić do Polski, prawda? Na pewno. No, także już wiemy, że na pewno chce. Pomóż mi mu wrócić do Polski. Pomóżmy mu wrócić, w takim razie przynajmniej do momentu, kiedy będzie miał już ten paszport, żeby miał po prostu normalny nocleg, jedzenie, uzbieramy może na bilet dla niego. Tak. Także... Kochani, dziękujemy. Ja bardzo Wam dziękuję. Sylwia, dziękuję. Krzysztof, dziękuję. Bardzo. I powiem w takim razie do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dziękujemy. Pa.